tym odcinku poznasz superżywność, czyli produkty spożywcze, które koniecznie powinieneś wprowadzić do swojego jadłospisu, jeśli chcesz pozostać zdrowy. Superżywność zapobiega chorobom nowotworowym, poprawia wygląd skóry, usprawnia pracę mózgu, czy na przykład poprawia kontrolę wagi. A oto superżywność wymieniona w punktach. 1. Szpinak. Szpinak zawiera w sobie flawonoidy, które wykazują korzystne działanie w walce ze stanem zapalnym oraz chorobami nowotworowymi. Szpinak wzmacnia Twoje kości, ochrania Twoje oczy przed chorobami, zwiększa potencjał Twojego umysłu poprzez zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, wspomaga pracę układu odpornościowego poprzez wysokie stężenia witamin, a także pozytywnie wpływa na poziom hormonów płciowych dzięki obecności witaminy K. 2. Orzechy brazylijskie. Zawierają w sobie jedno nienasycone kwasy tłuszczowe, które mają zdolność do obniżania poziomu złego cholesterolu. Prócz tego są bogate w selen, który zwiększa poziom przeciwutleniaczy w naszym ciele. Dzięki temu jesteśmy chronieni przed chorobami nowotworowymi i chorobami serca. Orzechy brazylijskie są także bogate w witaminę E, która również chroni nasz organizm przed wolnymi rodnikami. Możemy tutaj także znaleźć sporo miedzi, która zapobiega osłabieniu kości oraz anemii. Orzechy brazylijskie są także bogatym źródłem manganu, który bierze udział w tworzeniu dysmutazy ponadtlenkowej, a jest to bardzo ważny enzym antyoksydacyjny. 3. Pomidory. Pomidory zawierają w sobie związek, który nazywa się likopen. Jest on bardzo silnym przeciwutleniaczem i wspomaga nasz organizm w walce z chorobami nowotworowymi. Prócz tego pomidory poprawiają sen i pamięć, zwiększają zdrowie serca dzięki dużej zawartości potasu, zmniejszają poziom złego cholesterolu, poprawiają kontrolę glukozy u pacjentów z cukrzycą, a także usprawniają pracę mózgu i tkanki nerwowej. 4. Papaja. Papaja, podobnie jak wcześniejsza superżywność, jest bardzo bogata we flawonoidy, które pomagają naszemu organizmowi zwalczyć komórki nowotworowe. Prócz tego, papaja ma zdolność do obniżania ciśnienia krwi. Papaja zapobiega także tworzeniu się skrzepów krwi, poprawia nasze trawienie, a także i wygląd naszej skóry. 5. Wodorosty. Wodorosty zapobiegają nadciśnieniu, poprawiają nasze trawienie, wzmacniają warstwę śluzu chroniącą nasze jelito. Mają właściwości chelatujące metale ciężkie, które mogą być powodem powstawania chorób nowotworowych. Prócz tego mają zdolność regulowania pracy hormonów. 6. Brokuły. Brokuły to jedyne zielone warzywa o tak wysokiej zawartości sulforafanu. Sulforafan jest prawdopodobnie najsilniejszym czynnikiem chroniącym nas przed komórkami nowotworowymi. Prócz tego, brokuły chronią nas przed aflatoksynami, czyli silnymi toksynami wytwarzanymi przez pleśń. Brokuły mają silne działanie przeciwbakteryjne, w szczególności przeciw bakterii Helicobacter pylori, które są powodem wrzodów żołądka. Brokuły zwiększają stężenie glutationu w naszym organizmie, czyli najważniejszego związku detoksykacyjnego. Ma on zdolność usuwania metali ciężkich z naszego organizmu. Brokuły są także bardzo bogate w indole, które biorą udział w tworzeniu serotoniny. Może być to bardzo pomocne w takich stanach jak depresja czy choroby tarczycy. Sulforafan zapobiega wadom wrodzonym u dzieci. Spowalnia starzenie się skóry. Spowalnia także rozwój zaćmy. Hamuje objawy alergii oraz astmy. Poprawia objawy autyzmu. Hamuje objawy schizofrenii. Prócz tego związki zawarte w brokułach, takie jak kwercetyna czy diindolometan, mogą pomóc nam w walce z boreliozą. Dzięki temu, że zaburzają syntezę autoinduktora drugiego, czyli czynnika, dzięki któremu krętki boreli komunikują się ze sobą. 7. Orzechy włoskie. Orzechy włoskie są bogatym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3. Odgrywają one kluczową rolę w pracy naszego mózgu. Prócz tego chronią naszą skórę dzięki zawartości witaminy E. Mają zdolność obniżania ciśnienia krwi, a dzięki wysokiej zawartości przeciwutleniaczy chronią nasz organizm przed komórkami nowotworowymi. Orzechy włoskie są tak bogate w polifenole, iż zaledwie 7 sztuk orzechów dziennie pozwoli Tobie wygrać walkę z wszystkimi wolnymi rodnikami w Twoim organizmie. 8. Czosnek. Czosnek zmniejsza objawy trądziku. Pomaga kontrolować wagę. Pomaga w leczeniu opryszczki oraz łuszczycy. Zapobiega przeziębieniu, a także poprawia wygląd Twoich włosów. 9. Soczewica. Soczewica jest bardzo bogata w białko, a także i błonnik. Zapobiega ona zaparciom. Prócz tego zmniejsza ryzyko chorób serca. Obniża poziom cholesterolu. Reguluje poziom glukozy we krwi. A także pozytywnie wpływa na układ mięśniowy dzięki dużej zawartości białka.
10. Mięta pieprzowa. Mięta pieprzowa jest doskonałym lekarstwem na zatkany nos. Jest sobie w stanie poradzić także z bólami głowy. Poprawia niestrawność oraz nudności, a także niweluje objawy zespołu jelita drażliwego. 11. Pietruszka. Charakteryzuje się ona wysoką zawartością minerałów oraz witamin, a także i chlorofilu. W sposób drastyczny zmniejsza ryzyko powstania zawału serca. Chroni nasz układ moczowy, nerki, a także i pęcherz moczowy. Nie tylko chroni nas przed wolnymi rodnikami, ale ma zdolność odbudowy komórek uszkodzonych przez wolne rodniki. 12. Kurkuma. Dzięki wysokiej zawartości przeciwutleniaczy, kurkuma ma właściwości antywirusowe, przeciwzapalne, łagodzące ból związany z zapaleniem stawów czy zapaleniem kości, a także właściwości przeciwnowotworowe. 13. Miód. Miód jest pomocny w leczeniu niestrawności i refluksu żołądkowego. Ma właściwości antybakteryjne i antywirusowe. Pobudza nasz układ immunologiczny, zwiększa liczbę białych krwinek, a także łagodzi objawy alergii. 14. Zielona herbata. Zmniejsza ryzyko choroby Parkinsona oraz choroby Alzheimera. O 30% zmniejsza ryzyko chorób serca. Zmniejsza ryzyko zachorowania na raka. Przyspiesza spalanie tłuszczu. Usprawnia funkcję mózgu. 15. Jarmuż. Jarmuż jest bogaty w witaminę C, dzięki czemu zwiększa elastyczność naszej skóry. Jest także bogaty w miedź, który ponownie chroni naszą skórę przed uszkodzeniem przez promienie słoneczne, a także stanem zapalnym. Jarmuż wspomaga wzrost włosów, redukuje wzdęcia, poprawia pracę mózgu oraz pamięć dzięki zawartości kwasów tłuszczowych omega-3. Zwiększa zdrowie naszego serca dzięki wysokiemu poziomowi karotenoidów. 16. Marchew. Marchew wspomaga zdrowie naszych oczu, a także naszej skóry. Dzięki dużej zawartości witaminy A, marchew chroni naszą skórę przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych. Karotenoidy zawarte w marchwi pomagają w zapobieganiu chorobom nowotworowym. Marchew pomaga regulować poziomy glukozy we krwi, a także wspomaga funkcję układu immunologicznego. 17. Olej kokosowy. Olej kokosowy jest bogaty w średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czyli kwasy tłuszczowe MCT. Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe pomagają schudnąć, ponieważ zapobiegają gromadzeniu się tkanki tłuszczowej. Są także bardzo pomocne w leczeniu padaczki oraz choroby Alzheimera. Osoby chorujące na celiakię lub choroby nowotworowe powinny także spożywać olej kokosowy, ponieważ w chorobach tych dochodzi do zaburzenia wchłaniania składników odżywczych, a w tym i tłuszczów. Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe nie podlegają estryfikacji w jelitach. Dzięki temu wchłaniają się do wątroby bezpośrednio i mogą być wykorzystane jako źródło energii dla naszego organizmu. 18. Awokado. Awokado zapobiega osteoporozie. Dzięki wysokiej zawartości witaminy K zapobiega wadom wrodzonym u noworodków. Dzięki wysokiemu stężeniu kwasu foliowego. Kwas foliowy może zmniejszać także ryzyko wystąpienia depresji. Dzięki zmniejszeniu stężenia homocysteiny. Pamiętajmy, bez względu na to, jak zdrowa może być żywność, ze względu na zanieczyszczenie naszego środowiska, może ona przenosić do naszego organizmu liczne toksyny, takie jak pestycydy czy metale ciężkie. Toksyny te mogą być przyczyną licznych przewlekłych chorób, takich jak choroby nowotworowe, cukrzyca, nadciśnienie czy choroby psychiczne. Z tego też powodu polecam, abyś zapoznał się z moją książką Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. W książce tej dowiesz się, w jaki sposób zablokować toksyny, których nie jesteś w stanie uniknąć. Pobierz darmowy rozdział mojej książki, znajdziesz ją w linku pod tym filmem.